Rozmawiamy z panem Tomaszem Kotowskim, dyrektorem generalnym firmy Krause. Witam serdecznie. Witam państwa. Panie Tomaszu, kolejny rajd współorganizowany dzięki firmie Krause. Firma Krause już od 6 lat, jak pan powiedział na konferencji, jest obecna jako współorganizator tego rajdu i bardzo dobrze. Proszę nam powiedzieć, jak w firmie jest odbierana obecność firmy Krause właśnie w rajdach samochodowych w tak widowiskowym sporcie? To jest na pewno bardzo duże wydarzenie dla pracowników i no powiem też, że łyknąłem jak gdyby tego baksyla właśnie dzięki temu, że o tym rajdzie się nie mówi tylko gdzieś tam 2 tygodnie wcześniej i tylko 2 tygodnie później, tylko to jest takie na tyle nośne wydarzenie, że w zasadzie gdzieś tam cały rok tak jesteśmy i przez naszych klientów rozpoznawalni też dzięki temu. A druga sprawa, że no mamy kilku fanatyków wręcz pośród naszych pracowników i myślę, że to też jest jakiś dobry prognostyk tak, dla naszego rozwoju tej inicjatywy. Oczywiście, że tak i oby tak było w przyszłości. Świnica jest pięknym miastem, a to największe wydarzenie sportowe w naszym mieście, w naszym regionie w zasadzie. Piękny rajd i piękny nie będzie oglądać ten rajd, mam nadzieję, w takiej wiosennej aurze, prawda? Oby ta pogoda właśnie dzisiejsza nam towarzyszyła jak najdłużej. Trzymam za to oczywiście kciuki, wierzę, że będzie to kolejny jeszcze lepiej tak przygotowany, zorganizowany rajd, który pokaże tak to miejsce Świdnicy właśnie w Polsce też. Jeżeli chodzi o te sporty motorowe, to już wiemy, że jest ok, ale również jeżeli chodzi o nośność samego miasta tutaj tak i rangi. Sporty motorowe stają się coraz bardziej popularne, na pewno za sprawą Roberta Kubicy, który z Formuły 1 z różnych względów musi do rajdów samochodowych przejść. Rajdy samochodowe w Polsce mają określoną popularność i myślę, że oby ona wzrastała. Czy pan jest fanem rajdów samochodowych, sportu motorowych? To znaczy jak najbardziej, tak Formuła 1 tak, do tej pory była tym nośnikiem. To, co się stało z Robertem Kubicą, oczywiście no jest jakimś tam dla niego dużym nieszczęściem, ale chłopak bardzo fajnie się odnalazł tak, w nowej sytuacji i cały czas zaskakuje nawet osoby, które przecież już dawno go przekreśliły tak, dla sportów motorowych. Ja myślę, że no dzięki temu mam wielu fanatyków tak, tych sportów. Wiadomo, że są one drogie i tutaj chyba to jest największa bariera tak, dla rozwoju, ale jeżeli już słyszymy o jakichś szkółkach, tak, o młodych ludziach, którzy gdzieś tam może na jakichś torach kartingowych zaczynają tak, jeździć, no to jest na pewno dobry prognostyk. No i oby ten Robert Kubica jak najdłużej nam jeździł. Tak. Dokładnie tak, ale myślę, że takie również tego typu imprezy, tego typu rajdy pomagają poprawiać bezpieczeństwo na drogach, bo zobaczymy, jakie pewne działania mogą mieć konsekwencje, no i jak jeżdżą prawdziwi mistrzowie. Ważny punkt, tak, ja akurat dzień w dzień przemierzam tę drogę, tak, Wrocław-Świdnica tutaj, także no, nie jest to jakieś najszczęśliwsze połączenie na pewno. Widać, że jest na pewno potrzeba popracowania nad bezpieczeństwem, świadomością przede wszystkim kierowców, tak, nad tym, co można, czego nie można. Ja liczę tylko na to, że oni za bardzo po tym rajdzie uwierzą w siebie i w swoje możliwości. Oby tak właśnie było. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.